Witamy na kanale Akademii Płodności. Ja jestem Ania, a ja jestem Zosia i wspólnie tworzymy dla Was materiały, które pomagają wspierać Waszą płodność. Zgadza się. I y, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat y, męskiej płodności, tak, czyli filmik skierowany jest dla Panów. Do panów. I... Skierowany jest też do Pań, bo Panie bardzo często rozkręcają te męskie talerze, ale bardzo nam będzie miło gościć również męską widownię. Y... I porozmawiamy sobie o tym, jak y, mężczyźni mogą dbać o swoją płodność. Nie tylko dietą, chociaż dietą generalnie. Zacznijmy sobie od temperatury. Zgadza się. Czyli to bardziej jest styl życia niż, yy, niż dieta. Tak, ale robicie to codziennie i to są takie codzienne yy, wybory, których możecie dokonywać, które przekładają się realnie bardzo na Waszą płodność. I na parametry nasienia, bo właśnie yy, o Przez te parametry nasienia yy, chcemy dzięki temu filmikowi zadbać. Tak jest. Zacznijmy od temperatury, tak, tak jak wspomniałyśmy. Temperatura yy, bardzo ważna. Dokładnie. Czyli panowie musicie pamiętać o tym, by nie przegrzewać swoich jąder, a robimy to w taki sposób, że na przykład w samochodzie jadąc gdzieś, rozkręcamy sobie podgrzewany fotel. Albo kierowcy, którzy nawet nie jeżdżą na podgrzewanym fotelu, to jeżdżą po prostu bardzo długo i nie robią paus. To jest bardzo ważne, ale tak inną rzeczą bardzo ważną jest to, że przy dbaniu o te parametry nasienia należy. Z Zlikwidować zrezygnować, saunę. Chciałam z chciałam powiedzieć. Zrezygnować z sauny. Ponieważ to jest wysoka temperatura. I... I z gorących kąpieli to jest takie przesiedywanie tak. w jacuzzi na przykład. Nie tylko sauna. wszystko, co sprawia, że ta temperatura w mośnie jest wyższa. Temperatura i utrzymywanie jej odpowiedniej mośnie jest bardzo kluczowe dla prawidłowego wytworzenia się plemników. Tak, czyli wysoka temperatura zaburza spermatogenezę. Tak jest. I to jest bardzo ważne, ponieważ już samą zmianą i dbaniem o to, że nie przegrzewacie jąder, można poprawić parametry na śnie. To jest jeden z jakby z kluczowych, z kluczowych rzeczy. Na co zwracamy uwagę, bo bardzo często jest tak, że wy na przykład bardzo e, przestrzegacie diety, ale chodzicie na przykład na basen, a potem na saunę. Więc zwracamy też uwagę na to, że e, nie przegrywamy jąder. Kropka, kropka. Mhm. Kolejną e, sprawą, jaką poruszymy, będzie masa ciała, bo masa ciała i to, e, jak panowie, e, jaka jest, jakie jest wasze BMI, ma e, kluczowe znaczenie. W kontekście również powstawania spermatogenezy, powstawania plemników. Jasne. I z, każdą, z każdym kilogramem nadwagi zmniejsza się płodność u panów. Tak Więc jest. warto jest zadbać o to, aby zlikwidować sobie te nadmierne kilogramy, ponieważ one też upośledzają testosteron, jakby wytwarzanie testosteronu. Który przekłada się, który bierze udział w, w spermatogenezie. Jasne. I to jest bardzo ważne. Mm -hmm. y co? Już te, te gorsze parametry nasienia obserwowane są już u panów, którzy mają nadwagę. Natomiast u panów, którzy mają otyłość, one lecą bardzo na łapne na szyje. Więc zdecydowanie pierwszym takim krokiem, jeśli nasze BMI maj odbiega od normy, powinno być zadbanie o prawidłową masę ciała. I my to widzimy, że to jest bardzo ważne u naszych pacjentów, yy, u których Jasne. właśnie. Ta zmniejszona zmniejszenie masy ciała, utrzymanie prawidłowej masy ciała poprawiła parametry nasienia, uwierzcie, że czasami to było nawet i 0% morfologia. I to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą robimy, kiedy zaczynamy dietoterapię. Redukcja masy ciała, o ile ona jest za wysoka. Otyłość wpływa na dysfunkcje seksualne. Warto też o tym wspomnieć, że może się to również przekładać na to, że na przykład panowie będziecie mieć problem z erekcją A jeśli już będziecie tak, mieć za wysoką masę ciała. Zmniejszenie masy ciała powoduje to, że ta erekcja działa tak, jak powinna. Tak jest, bo to jest bardzo ważne. Mhm. Kolejny y, kontrowersyjny temat, bo panowie bardzo nas za to nie lubią, jak ścigamy was za fajki, kiedy palicie papierosy. A ścigamy was bardzo, dlatego że badania są bezlitosne. Badania są bezlitosne i palenie papierosów podczas starań w ogóle odpada. Szalenie, dokładnie. Bez względu na to, jaką formę starania się o dziecko wybieracie, koniecznie musicie o tym pamiętać również, kiedy podchodzicie do in vitro. To Bo ważne? panowie czują mhm. się już wtedy zupełnie z tego... Zwolnieni. Tak, przecież robić. wybiorą ten najlepszy plemnik i absolutnie nie muszę rzucać. Musicie zdecydowanie, dlatego że... Dlatego, że u palaczy wykazano, że te próby procedury in vitro jakby mają mniejsze powodzenie. Niestety i zwiększona jest też tak. ilość poronień u panów, w tych, w tych parach, u których Partner panowie parę. nie zdecydowali się rzucić palenia. Więc to jest bardzo, bardzo ważne panowie do dzieła. Trzeba rzucić te papierosy. Jesteśmy w tym bezwzględne, tak? Fajki trzeba rzucić koniecznie. To też jest ważne u Pani, oczywiście, ale u Panów Dzisiaj to jest tak. w ogóle. A jeszcze warto y, coś powiedzieć o wolnych rodnikach, bo dym papierosowe to są wolne rodniki, które właśnie y, zostając wprowadzone, zostają wprowadzone w organizmie i uszkadzają te plemników. To jest jedno ze źródeł, te fajki, w których wprowadzamy te wolne rodniki do organizmu. Jasne, ale. Y, Wolne rodniki to są takie zbuje, możemy tak powiedzieć, które atakują nam nasze komórki, wszystkie komórki w ciele. Natomiast plemniki są bardzo na, te, na, na tych zbójów podatne, dlatego że nie ma ich właściwie co ochronić. E, ich błona i DNA właściwie jest bardzo mało chronione, więc musimy oprócz tego, że eliminować dostarczanie tych, tych zbójów, czyli tych wolnych rodników, to musimy również dostarczać to, o czym powiedziała Ania, czyli antyoksydanty. Czyli wojowników, którzy walczą ze zbójami. Tak to jest raz, tak, ale nie w przypadku też palenia papierosu, bo te wolne rodniki wytwarzają się y, przy nieprawidłowej diecie, niewysypianiu się, tak? Przy to jest nieprawidłowy ja sam, styl tak. życia wpływa na te wolne rodniki. I właśnie z tymi wolnymi rodnikami walczymy również dietą. Mhm. Przez to, że możemy sobie do tej diety wprowadzić antyoksydanty, a ten antyoksydanty mogą pochodzić z różnych źródeł. Mogą to być na Mogą. przykład kwasy omega-3, przy których y, rzucimy takie przewrotne stwierdzenie, zadając wam pytanie, czy rozmiar ma znaczenie. I w pewnym kontekście mają to zaraz właśnie wyjaśnimy. Bo rozmiar ma znaczenie przede wszystkim, rozmiar jąder. Tak Bo jest. okazało się, że u mężczyzn, którzy spożywają te kwasy omega-3, mhm. znajdujące się w rybach, w tranie, w ziemieniu y, u osób, które spożywają większe ilości tych produktów, mhm. Wykazano, że te osoby mają większe, większe jądra. A większe co przekłada jądra... się na lepsze parametry nasienia. Zgadza się. A panowie, którzy spożywali dużo kwasów Omega-6 i kwasów trans, mieli mniejsze jądra, co też korelowało z tym, że te wyniki parametrów nasienia były gorsze. Czyli te kwasy transy gdzie? W w gdzie? Kwasy transy to jest wszędzie tam, gdzie będzie na opakowaniu napisane, że to są tłuszcze częściowo utwardzone. tak, Tak. Nie lubimy Bardzo. Ale to bardzo. są generalnie fast foody, słodycze. Przetworzona żywność. Przetworzona wszystko, żywność, wygodna. Tam się kryje, czyli wszystko to, co na szybko i na już. Co też można wywnioskować z tego, co mówimy, że suplementacja i spożywanie kwasów omega-3 wpływa na poprawę parametrów nasienia, więc bardzo, bardzo do tego zachęcamy. Z tych źródeł. Yy, to jest jedna z tych takich bardzo ważnych rzeczy, jeżeli y, borykacie się z obniżonymi parametrami nasienia, to to jest must have. Kwasy omega-3 w diecie to jest... Tak jest i one natychmiast... wpływają na rozmiar, który w tym przypadku ma znaczenie. Zgadza się, to dobra. dobra. Antyoksydanty, jasne. O antyok antyoksydantach, tak jak Zosia wspominała, to są takie, to są pomocnicy. To są tacy żołnierze, którzy miatają Z wolnymi rodnikami. One są bardzo istotne w, w diecie. I my zwracamy zawsze uwagę na antyoksydanty. W dietach mm -hmm. Akademii Płodności antyoksydantów jest o, Pełno, tyle, w każdej kul, diecie: i w męskiej, i w kobiecej. Bo, zdecydowanie. Bo one ochraniają DNA i komórki jajowej, i DNA przed plemnika. Przed Jasne. I możemy powiedzieć tutaj o fragmentacji. Możemy. O fragmentacji, bardzo. czyli bardzo często spotykamy się z tym, że u naszych pacjentów mm -hmm. występuje fragmentacja. DNA plemników, co znaczy, że to, że to DNA jest uszkodzone, Zniszczone. co mhm. zmniejsza szansę powodzenia oczywiście zapłodnienia. I my właśnie dzięki takim antyoksydantom w dietach, które są w akademiowych dietach, możecie sobie wprowadzić też również takie antyoksydanty same, sami, sa, sami mhm. dbacie o to, żeby odbijać Yy, walczyć Wymietać z tymi wolnymi tymi tymi rodnikami, rodnikami, właśnie które uszkadzają. I w kontekście tych antyoksydantów i ich wpływu na poprawę parametrów nasienia, opowiemy Wam y, historię pary, która trafiła do nas y, półtora roku temu mniej więcej. Y, to była Ania i Emil ja, i oni właściwie mieli podgórkę z każdej strony, dlatego że Ania miała PCOS. Y, ale w kontekście dzisiejszego filmiku opowiem o Emilu, który miał. 0% na początku tak. wynosiła tyle. Więc Kiedy trafili do nas, te parametry nasienia były naprawdę bardzo złe, wynosiły 0%. Szansa na zapłodnienie naturalne jest znikoma. Mm -hmm. I Ania trafiła do nas właśnie szukając pomocy dla jej męża, wpadła na webinar. Pamiętam, wtedy mieliśmy webinar o męskiej płodności, i zaczęli, zaczęła się przygoda z o płodności. I na tym przykładzie chcemy zwrócić Waszą uwagę, że z zerowych parametrów nosienia, wprowadzając antyoksydanty, przeciwzapalne kwasy, omega-3, odpowiednią dietę, i tam jeszcze wszedł ruch w. Tak, w, i dbanie do o tą temperaturę. Tak jest, o zdecydowanie no, u jasne, nich. Mhm. To było bardzo ważne. E, te parametry się poprawiły do tego stopnia, że było 4% morfologii. Tak, ale sam ten wynik nie jest tak wspaniały. Bardziej wspaniałe jest to, że na świecie jest Tosia. O, no, mała Tosia jest i, I mamy mojego babyka. Ciąża naturalna. A, dokładnie. I to jest Właśnie. ciąża naturalna. Bez żadnych metod wspomaganego rozrodu udało się. I oni warto też zaznaczyć, że dwa, o, o tę morfologię walczyli rok. To gdzieś tak około mm -hmm. było, bo po, po pół roku ta morfologia wynosiła 2%, a później było 4% i jakoś takich. I się po wynikach też na okazało, się, tak. okazało się, że mała się jest pod serduchem okay, Ani na pokładzie. Dokładnie. No teraz już jest na pokładzie. Żeby nie być tylko takimi teoretykami, to powiem wam jeszcze co możecie zrobić, żeby od dzisiaj po obejrzeniu tego filmiku zrobić coś co poprawi waszą płodność. I co jest bardzo proste. Tak, to, to jest bardzo warto, proste. warto zaznaczyć, że to jest bardzo proste, a potrzebujecie do tego szklanki soku pomidorowego dziennie. Ale damy Wam jeszcze takie dwa typy, które sprawią, że ta szklanka soku będzie miała jeszcze więcej mocy. A warto zaznaczyć jeszcze dlaczego, bo w niej się znajduje w pomidorach przetworzonych znajduje się likopen, Dokładnie. który ma właściwości przeciwutleniające i właśnie ochrania to DNA plemników przed uszkodzeniem. Jest dzięki bardzo mocnym antyoksydantem. Dzięki czemu mhm. jest ich więcej? To jest też bardzo prosty tip, który można wprowadzić. No już, już. I to tym rzeczę. prostym tipem jest szklanka soku pomidorowego dziennie. Super by było, gdybyście dodali sobie do tej szklanki soku, na przykład łyżkę oleju z czarnuszki albo oleju lnianego, a to dlatego, że likopen lepiej się wchłania w towarzystwie oleju. I co jest jeszcze ważne, że świeże pomidory kochamy miłością ogromną i one mają super dużo pozytywnych właściwości. Natomiast w kontekście tego likopenu, to bardziej robimy jednak te pomidory przetworzone. Tak, dlatego że zwiększa się biodostępność likopenu w tak przetworzonych produktach. To też nie, mu, nie musi być sok pomidorowy, to może być też pasata pomidorowa dodana do zupy. Na przykład. U nas takim hitem jest zupa do... soczewicowa z pasatą. W której ten likopen będzie już wygotowany i bardziej biodostępny i bardzo dobra zupa na rozpoczęcie przygody z dietą dla Bo mężczyzn. Bo jest też bardzo smaczna. Ona jest takim naszym topem akademiowym zapasy oczowidzowy polecamy. Mamy nadzieję, że nasz filmik pan Wam do gustu i zaczniecie wprowadzać te małe, małe zmiany, które zaowocują poprawą parametrów nasienia. I mhm. spełnieniem wielkich marzeń. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza ulubiona potrafa z pomidorami i jak możemy je wykorzystać. Mam nadzieję, tak, że, że to będzie super jakimi. inspiracja dla innych osób. Dokładnie. Będzie nam też bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie nasz kanał, udało się, wypowiedzieć to bardzo trudne słowo, Dlało. i klikniecie dzwoneczek. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie. No i do zobaczenia niedługo.